Dzień dobry moi kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam i zabieram Was dzisiaj na moim zdaniem naprawdę ciekawy odcinek, ponieważ chciałabym podzielić się z Wami moimi ulubionymi aptecznymi kosmetykami. Przygotowałam dla Was zbiór 10 absolutnych hitów, ponieważ są to kosmetyki, które mają świetną jakość i naprawdę niską cenę, warto je poznać. I bardzo mi miło, ponieważ w komentarzach ostatnio sygnalizujecie mi, że zauważacie poprawę w kondycji mojej skóry. Dziękuję, bardzo mi miło, nie ukrywam, że naprawdę nad nią pracuję. Ma na to wpływ wiele czynników, natomiast myślę, że te apteczne perełki naprawdę się do tego przyczyniły. Zapraszam Was do oglądania, bo naprawdę dosyć solidnie przygotowałam się do tego odcinka. Mam nadzieję, że rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy te kosmetyki są fajne, czy też nie. Zapraszam. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omawiania kosmetyków, pamiętajcie, że są to produkty z apteki, więc są to kategorie leków. Pamiętajcie, że Wasze bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli nie macie pewności, czy te kosmetyki są dla Was odpowiednie, koniecznie przeczytajcie ulotkę, przeciwwskazania, skonsultujcie się z Waszym lekarzem, bądź róbcie próby uczuleniowe. Tak jak mówiłam we wstępie, dosyć solidnie przygotowałam się do tego odcinka. Mam tutaj parę ładnych stron notatek, więc będę zerkała, ponieważ te kosmetyki zawierają ważne substancje czynne, które warto jest poruszyć w tym filmie, więc jeżeli gdzieś tam będę odbiegała wzrokiem, to się tym zupełnie nie przejmujcie. Pierwszy produkt, który koniecznie muszę Wam pokazać, to jest taka maść Vita Pos. Zapłaciłam za nią 27,99 zł i to, co jest najlepsze, to jest to, że to jest w zasadzie maść nawilżająca do oczu, więc jeżeli macie naprawdę suche oczy, suche spojówki, no to możecie ją zastosować, ponieważ ona naprawdę dobrze te oczy natłuszcza. Natomiast kiedyś znalazłam w internecie opinię, że te krople, ta maść działa świetnie, jeżeli chodzi o nawilżanie obszaru oka. I rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, jeżeli na przykład macie bardzo mocno wysuszoną skórę pod okiem i szukacie czegoś, co ten obszar Wam dobrze natłuści, dobrze nawilży, no to naprawdę polecam. Muszę Wam tutaj szczerze powiedzieć, że to natłuszczenie jest naprawdę dosyć mocno wyczuwalne, więc jeżeli na przykład nie lubicie czegoś takiego na dzień, to warto jest ten produkt położyć sobie na noc i rano ta skóra wokół oczu jest taka napięta, nawilżona. Uwielbiam, jest naprawdę znakomita. I tutaj muszę Wam jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz. Produkt ten zawiera retinol i wazelinę. I właśnie ta wazelina odpowiada za to, że mamy to uczucie natłuszczenia, nawilżenia. Natomiast retinol, nie wiem czy wiecie, ale jest synonimem witaminy A. I jest to bardzo ważna rzecz, którą musicie sobie zapamiętać, zanotować, jeżeli szukacie substancji, które są przeciwstarzeniowe, przeciwodmładzające. Oczywiście odmładzające. Więc tutaj mamy połączenie jakby dwóch rzeczy. Po pierwsze, że wazelina nawilży nam skórę wokół oczu, a po drugie retinol będzie ją jeszcze tak długofalowo fajnie naprawdę napinał, więc warto, warto, warto. Jest to świetny kosmetyk, jeśli mogę tak to nazwać. Naprawdę zwróćcie na tą maść uwagę. Drugi kosmetyk, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to Pilarix, czyli krem mocznikowy. Zapłaciłam za niego 17 zł i jest to krem przeciw rogowaceniu skóry. On ma takie nawilżające właściwości, natomiast jakby funkcja, za którą ja go uwielbiam, to jest to, jak on sobie radzi z tak zwanym zjawiskiem strawberry skin. Jeżeli macie dosyć bujne włosy na głowie, dosyć bujne rzęsy, to niestety możecie borykać się z tym, że depilacja będzie dla Was czymś naprawdę nieprzyjemnym. Ja sama tego naprawdę doświadczam. I zjawisko strawberry skin oznacza, że po depilacji pojawiają się takie czerwone kropeczki na nogach. Ja tego nie cierpię i zawsze miałam z tym problem. Aż do momentu, kiedy właśnie odkryłam to cudo. Jeżeli po prostu nie cierpicie tego uczucia, a ja nie cierpię, to po posmarowaniu Waszej skóry tymże kremem będzie naprawdę lepiej, ponieważ on po pierwsze złagodzi efekt wizualny właśnie tych kropek, ale też ukoi Waszą skórę, ponieważ on ma właściwości łagodzące. Co więcej, jeżeli się nie mylę, o, nie mylę się, zawiera również pantenol, czyli właśnie koi naszą skórę, więc jeżeli na przykład, tak sobie myślę, macie też problem z tym, że macie bardzo suche, spierzchnięte i wręcz takie szczypiące partie na łokciach, na dłoniach, na kolanach, to też możecie z powodzeniem tego kremu użyć. Natomiast to, za co ja go uwielbiam, to właśnie niwelowanie skutków depilacji, czyli nasza skóra przestaje być zaczerwieniona, podrażniona, boskość. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was na
kilka produktów o działaniu przeciwtrądzikowym. I to, co mnie naprawdę bardzo cieszy, to jest to, że ja te produkty przetestowałam, działają i kosztują naprawdę parę złotych. Zaczniemy sobie od maści ichtiolowej, za którą ja płacę około 3 zł i 49 groszy. I to jest, słuchajcie, moim zdaniem bardzo ciekawy produkt, ponieważ on ma zarówno swoich zwolenników, jak również przeciwników. Ja należę do tej pierwszej grupy. Najpierw opowiem Wam trochę o tej maści. Jest to maść, która ma czynną substancję o potocznej nazwie ichtiol. I ona ma bardzo charakterystyczną barwę i zapach, ponieważ jest to taka brunatno-czerwona barwa, a zapach jest taki trochę siarkowy. Nie jest niestety najprzyjemniejszy na świecie, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby ona działała. I minusem tej maści jest to, że rzeczywiście nakładając ją zazwyczaj na noc, ponieważ nie da się na co dzień chodzić z czerwoną plamą na twarzy, trzeba uważać, żeby po prostu w nocy nie pobrudzić na przykład poduszki. Więc ja mam taki sposób, że jeżeli pojawi mi się jakiś wyprysk, jakaś niedoskonałość, ponieważ pamiętajcie, żeby tą maść właśnie stosować punktowo, to nakładam sobie ją na tą zmianę, na tego nieprzyjaciela i przyklejam sobie bardzo delikatny plasterek. I wtedy rzeczywiście moje poduszki, moja pościel nie są pobrudzone i rano praktycznie nie ma śladu po zmianie. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak duża ta zmiana jest. Natomiast jest to dla mnie produkt, który naprawdę działa. Powinniście go poznać, jeżeli jeszcze do tej pory nie skorzystaliście z jego dobrodziejstw, a jeszcze ta cena, czego chcieć więcej. Jeżeli należycie do przeciwników maści ichtiolowej, ponieważ drażni Was ten zapach i kolor, to polecam przetestować maść cynkową. Ja kupuję ją w mojej aptece za 2 zł i 99 groszy, aż miło, prawda? Jest to maść o dosyć podobnych właściwościach, ponieważ ona działa wspomagająco w łagodnych stanach zapalnych skóry, działa pomocniczo w leczeniu trądziku. Polecam stosować ją właśnie punktowo i ona ma biały kolor i ona się nie wchłania, więc ten lekki biały nalot będzie zauważalny, natomiast wydaje mi się, że jest to troszeczkę takie łagodniejsze i delikatniejsze niż w wypadku maści ichtiolowej. No i tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia, jeżeli naprawdę nie możecie przeżyć tego zapachu z maści ichtiolowej, to maść cynkowa praktycznie nie ma zapachu. Może jakbyśmy tak bardzo mocno się wąchiwali, to gdzieś tam wyczujemy taki lekki zapach maści, po prostu coś bardzo takiego neutralnego, natomiast tutaj mogę powiedzieć, że ona jest praktycznie bezzapachowa, a jest równie skuteczna. Jeżeli znacie i używacie Skinoren, to mam dla Was tańszy zamiennik. Pytałam się pani w aptece i powiedziała, że powodzeniem można go właśnie za coś takiego uznać. Chciałabym pokazać Wam Acnederm, czyli kwas azelainowy w stężeniu 20%. I to jest taki kosmetyk, który moim zdaniem najlepiej jest aplikować miejscowo na zmienione miejsca. On działa w ten sposób, że rzeczywiście pozwala Wam się pozbyć zmian trądzikowych, natomiast pamiętajcie, że on ma też działanie wybielające. Więc jeżeli borykacie się z przebarwieniami skóry, to możecie właśnie nałożyć sobie ten krem na zmienione miejsca i czekać na efekt. Na efekty oczywiście, jak to zawsze bywa, trzeba trochę poczekać, trzeba być regularnym, żeby zauważać różnice, natomiast naprawdę możemy sobie z tym całkiem nieźle we własnym domowym gabinecie poradzić. To, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, to to, żebyśmy pamiętali o filtrach UV, kiedy używamy tego typu produktów. Bardzo ważna rzecz, jest to preparat, który będzie Wam lekko matowił skórę, więc jeżeli będziecie czuć efekt ciągnięcia, to jest to dosyć naturalne i nic takiego się nie dzieje. Natomiast ja muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ja lubię go nakładać na policzki, na czoło, trochę na nos, trochę na brodę. Broń Boże, nie nakładajcie go pod oczy, ponieważ skóra będzie uwrażliwiona, spierzchnięta, taka mocno napięta. Tego Wam nie polecam, natomiast możecie też, jeżeli jest to dla Was za mocny produkt, po prostu aplikować go punktowo. W tym odcinku nie mogłabym pominąć maści, która jest chyba w prawie każdym polskim domu, w moim również, czyli maści ochronnej z witaminą A Retimax 1500. To jest cudowna rzecz. Moja mama używa tego od lat. Jest to maść mocno natłuszczająca z witaminą A, która ma właśnie właściwości przeciwstarzeniowe, bo tak jak mówiłam Wam we wstępie tego odcinka, witamina A to jest po prostu retinol. Retinol jest bardzo często dodawany do kremów właśnie przeciwstarzeniowych, ponieważ ma właściwości regeneracyjne, potrafi naszą skórę pięknie odżywić, ale muszę Wam jeszcze powiedzieć, że na przykład jeżeli teraz w okresie wakacyjnym poparzycie się słonecznie, to będzie Wasz przyjaciel, ponieważ skóra będzie natłuszczona i dosyć szybko się
z jego pomocą zregeneruje. To, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to jest to, że witamina A działa pomocniczo przy leczeniu trądziku, więc na przykład jeżeli nie lubicie tego, że Wasza skóra jest niestety pokryta jakimiś zmianami, to warto też sprawdzić, czy ta maść nie będzie przypadkiem działała cudów na Waszej skórze. A teraz oczywiście najważniejsze, coś o czym powinnam była powiedzieć na początku, ale nieważne jest to, jak zaczynamy, ważne jest to, jak kończymy. Ta wspaniała maść kosztuje 5 zł 99 groszy. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie używaliście jej do tej pory, no to biegniemy do apteki i piszemy mi w komentarzu, jak się sprawdziła. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem wielką fanką aromaterapii. Jednym z moich ukochanych olejków jest olejek z drzewa herbacianego, który kupiłam dosłownie parę dni temu w mojej aptece za 8 zł 99 groszy. Jest to olejek, który ma właściwości między innymi relaksacyjne. Tutaj tych właściwości jest naprawdę mnóstwo. Ja bardzo lubię go dodawać do kąpieli, kiedy na przykład miałam ciężki dzień, chcę się po prostu zrelaksować i chcę poczuć, że cały stres i zmęczenie mija. Spróbujcie tego. Uwaga, żeby nie przesadzić z ilością tych kropli, ponieważ jest to naprawdę bardzo aromatyczny olejek, więc czasami może być tak, że dodamy go 2-3 krople za dużo i staje się męczący, więc naprawdę lepiej dodać mniej i później jeszcze dosłownie 1-2 kropelki zaaplikować, niż po prostu zmęczyć się. Wiecie, o co mi chodzi. To, co jeszcze Wam mogę powiedzieć, to jest to, że to jest olejek, który działa antybakteryjnie. Więc jeżeli szukacie fajnego produktu, na przykład do maseczek antytrądzikowych, to dodajcie sobie kilka kropelek tego cuda, nałóżcie na twarz i cieszcie się tym, jak Wasza skóra zaczyna pięknie wyglądać. Dodatkowo muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ten olejek sprawdza się świetnie w masażu. I ja mam taki swój sposób, że na przykład po ciężkim dniu nakładam sobie kilka tych kropli na dłonie, rozgrzewam sobie i sama sobie trochę masuję kark. Uwielbiam. Mało tego, jest to dla mnie pomocniejsze, kiedy czuję, że zaczynam się robić chora. Tym samym sposobem po prostu sobie troszeczkę rozmasowuję kark i mam wrażenie, że trochę to pomaga. Ale jeżeli chodzi o takie właściwości relaksacyjne, to tutaj daję Wam 100% pewność, że na pewno, ale to na pewno poczujecie się lepiej. I na koniec najważniejsze, już Wam kiedyś mówiłam o tym też w wypadku olejku z Body Shop, właśnie herbacianego. Taki olejek możemy punktowo nakładać na niedoskonałości, więc jeżeli jesteście fanami tego zapachu i wieloużyteczności tego olejku z drzewa herbacianego, to spróbujcie zastosować go również na trądzik. Mi sprawdza się wyśmienicie. Przed nami kolejny klasyk, czyli bardzo moim zdaniem znany, ale może jeszcze nie wszyscy o nim słyszeli, balsam do ust. Tisana Classic, który kosztuje w mojej aptece 10 zł 99 groszy. I dla mnie jest to forma takiego utwardzonego miotku. Uwielbiam ten kosmetyk, ponieważ on rzeczywiście świetnie regeneruje usta. Jeżeli macie uczucie spierzchniętych ust, na które niewiele działa, naprawdę warto się z tym produktem zaprzyjaźnić. I to, co muszę Wam jeszcze powiedzieć, to jest to, że jeżeli na przykład nie jesteście fanami lanoliny do ust, ponieważ jest ona dla Was zbyt tłusta, to moim zdaniem będzie znacznie lepsze, ponieważ tutaj praktycznie nie wyczuwamy go na ustach. On tak pięknie osiada, wiecie, o co chodzi, nie ma tego uczucia lepkości, tłustości, absolutnie nie jest. To coś naprawdę bardzo, ale to bardzo komfortowego. Ten mały gagatek zapobiega też zajadom, więc warto jest też nakładać go po prostu profilaktycznie. Uwielbiam go nakładać przed makijażem, na noc, w ciągu dnia, mieć gdzieś go zawsze ze sobą, ponieważ jest naprawdę fantastyczny. Moim zdaniem nie jest za tłusty, nie jest za gęsty, jest po prostu tak mocno zbity. Warto. A jako taki jeden mały smaczek muszę Wam powiedzieć, że jeżeli jednak fanami lanoliny do ust jesteście. Wiecie, że ja wielokrotnie pokazywałam Wam lanolinę jako taki produkt naprawdę turbo natłuszczający do ust, właśnie lanomaść z ziai, to podobno powstała wersja właśnie z aplikatorem typowo do ust. Niestety szukałam i nie znalazłam, natomiast sygnalizuję Wam, że coś takiego podobno powstało. Jeżeli macie już jakieś doświadczenia z tym kosmetykiem, to napiszcie mi w komentarzach, czy jest fajny. Jeżeli uwielbiacie domowej roboty maseczki do twarzy, to powinniście zaprzyjaźnić się ze starym, dobrym żelem aloesowym. Ja go kupuję za 6 zł 99 groszy. Zacznijmy od tego, że żel aloesowy działa nawilżająco, regenerująco, łagodzi podrażnienia. Jest on świetną bazą do maseczek, ponieważ ma neutralny zapach i idealną konsystencję. Możemy dodać do niego co tylko chcemy i żel aloesowy sprawdza się do każdego rodzaju skóry. Ale to nie wszystko. On łagodzi podrażnienia, więc jeżeli na przykład pokąsiły Was komary, a mamy teraz taki
okres, jaki mamy, to polecam Wam włożyć go na noc do lodówki i po pierwsze to ukąszenie będzie złagodzone po prostu poprzez właściwości aloesu, ale dodatkowo przez to, że on będzie zimny, no to szybciej ta opuchlizna się zmniejszy. Ale mało tego, niewiele osób wie, że aloes ma właściwości zmiękczające, więc na przykład jeżeli macie popękane pięty, a nie lubicie efektu ciężkości, które czasami pozostawiają po prostu na stopach kremy do stóp, to możecie spróbować użyć tego żelu aloesowego, ponieważ on też może naprawdę dobrze się sprawdzić. Na koniec mam dla Was absolutną petardę. Chciałabym pokazać Wam kurację dermatologiczną z witaminą C i kwasem hialuronowym z linii Ziaja Med. Ja ją kupuję w mojej aptece za 12,99 zł i uwierzcie mi, sama nie wierzę, że ten produkt tyle kosztuje, ponieważ jest naprawdę skuteczny. Zacznę od tego, że jeżeli jeszcze nie interesowaliście się tym, jaki ma wpływ witamina C na naszą skórę, to warto jest ten temat szerzej zagłębić, ponieważ witamina C sprawia, że nasza skóra jest zmiękczona, rozjaśniona, ale ma też właściwości antystarzeniowe i sprawia, że płytkie zmarszczki stają się mniej widoczne. I to zdecydowanie jest coś, co ja widzę po dłuższym i regularnym stosowaniu tego kremu, tejże kuracji. Dodatkowo tutaj witamina C jest połączona z kwasem hialuronowym, który cudownie nawilża skórę. Powiedziałabym, że jest to taki zastrzyk energii. Jeżeli macie skórę poszarzałą, cienką, zwiotczałą, to naprawdę powinniście przetestować ten krem i dać mi znać, jak się sprawdza. Tutaj mamy wersję dzienną i nocną. Ja akurat stosuję tą nocną, ale jest naprawdę rewelacyjna. Powiem Wam jeszcze, że tutaj zapach jest praktycznie nieodczuwalny. Jest to taki lekko świeży zapach, ale na pewno nie przytłaczający. Myślę, że nie będzie Wam w ogóle przeszkadzał, a jest naprawdę przyjemny w zastosowaniu. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ponieważ podzieliłam się z Wami moimi ulubionymi aptecznymi hitami, ale wiem, że moi widzowie są najlepsi na świecie, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy Wy macie jakieś perełki, o których ja mogłam jeszcze nie słyszeć. Może zrobimy drugą edycję tego filmiku, w którym ja będę testowała polecenia od Was. Tak mi teraz to na spontanicznie wpadło. Koniecznie dajcie mi znać. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli tak było, czekam na Wasze kciuki w górę, na subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Mua!